Suplementy, zioła i leki z seniora apteki. Taki tytuł nosi prelekcja, którą mogli wysłuchać seniorzy w klubie To i Owo. Spotkania poświęcone generalnie bezpieczeństwu. Organizowaliśmy tutaj pierwszą pomoc i szkolenie z tego zakresu. Organizowaliśmy spotkania z policją w zakresie bezpieczeństwa, takiego ogólnie pojętego, żeby się nie dać oszukać. Dzisiaj kończymy ten cykl. Spotkania na temat, jak zażywać leki, jak je łączyć z suplementami, jak je łączyć z ziołami i co z tego ma wynikać. Temat jest bardzo ważny, ponieważ osiągając pewien wiek, możemy zorientować się, że zaczynamy potrzebować medycyny do życia. Jednak o ile leki i ich dawkowanie zaleci nam lekarz, o tyle mało osób wie, że także zioła mogą wchodzić w negatywne interakcje z innymi środkami. O tym właśnie swój wykład poprowadziła magister farmacji pani Małgorzata Przyjemska. Wyjaśniła ona seniorom, czym są interakcje w rozumieniu farmaceutyki oraz przybliżyła temat konfliktów między niektórymi środkami i ziołami. Temat interakcji leków w dzisiejszych czasach ma coraz większe, rozszerza się na coraz większe kręgi społeczeństwa, a bardzo istotne znaczenie, aby ich uniknąć, ma wiedza wśród seniorów. Dlatego, że seniorzy, no osoby już w takim podeszłym, starszym wieku powinny zwracać szczególną uwagę na to, na jakie suplementy stosują, jakie leki z suplementami łącznie oraz zioła. Jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia, żebyśmy jak najdłużej mogli cieszyć się dobrym zdrowiem. Na sam koniec zebrani słuchacze dostali pewne kompendium wiedzy. Jest to niezbędnik, w którym opisane są w przystępny sposób informacje dotyczące interakcji między suplementami, ziołami oraz środkami. Dzięki temu rozszerzana jest świadomość dotycząca zażywanych różnych środków, a zatem także bezpieczeństwa w pewnego rodzaju samolecznictwie.